No, wprost kierujemy. Na Wzusie to nie można kłamać, no bo Wzusie to więc wie. Niezasadne zwolnienia są wykorzystywane najczęściej jako urlop, ale nie tylko. Osoba, którą chcieliśmy zweryfikować, sprawdzić, chwaliła się na Facebooku z wycieczki do Paryża. Druga chwaliła się z wycieczki do Egiptu, stawiając co chwilę zdjęcia, jak się kąpie w morzu, a jednocześnie w tym samym czasie była na zwolnieniu lekarskim. Każdego roku wystawianych jest około 23 milionów zwolnień lekarskich. Z oczywistych przyczyn pracownicy ZUS nie są w stanie skontrolować wszystkich. Tegoroczne rolnicze dopłaty unijne będą przyjmowane tylko za pomocą e-wniosków. Właśnie ruszyła nowa aplikacja w wersji demo. Na Podkarpaciu w wypełnianiu formularzy rolnikom pomagać będą tamtejszy oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Izba Rolnicza. To duże wyzwanie, mówi Teresa Pomuła, szefowa podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zadanie jest bardzo trudne, bo do tej pory niecały 1% rolników składał w wersji elektronicznej wnioski. Bardzo duże wyzwanie stoi przed nami jako agencją, również przez ośrodkami doradztwa rolniczego. Zaprosiliśmy do współpracy izby rolnicze. Główny ciężar pomocy spadnie na doradców rolnych. Robert Pieszczak, dyrektor oddziału doradztwa rolniczego w Boguchwale, potwierdza gotowość 200 swoich pracowników. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy bazę sprzętową, mamy wykwalifikowaną kadrę pracowników i myślę, że mogę zapewnić wszystkich rolników, że my jako Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego już dzisiaj możemy rozpoczynać kampanię 2018. Nowelizacja ustawy o płatnościach wprowadza zasadę składania wszystkich wniosków zarówno o dopłaty bezpośrednie, jak i w ramach unijnych programów wsparcia tylko w formie elektronicznej. Tak. Wymóg został wprowadzony przez Komisję Europejską. Zatrzymany wczoraj w Mińsku dziennikarz Biełsatu Andrzej Kozieł wyszedł na wolność. Sąd postanowił zwrócić akta sprawy do uzupełnienia przez milicję. Operator Biełsatu został zatrzymany w lokalu wyborczym, gdzie starał się dokumentować na wideo liczenie głosów wyborców. Próbował mu w tym przeszkodzić szef miejscowej komisji wyborczej. Przybyli na miejsce milicjanci i zatrzymali Kozieła. Dziennikarz twierdzi, że podczas interwencji został pobity. I na koniec radość z brązowego medalu. Polscy skoczkowie narciarscy wywalczyli w Pjongczangu brązowy medal olimpijski w konkursie drużynowym. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot przegrali z mistrzami olimpijskimi Norwegami. Srebrowy walczyli Niemcy. Rafał Kot, były fizjoterapeuta kadry i ojciec medalisty olimpijskiego, podkreśla, że zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Tutaj po pierwszej serii te różnice punktowe były naprawdę minimalne. Zadecydował taki błysk dnia u poszczególnych zawodników. No, Norwegowie skakali swoje wspaniałe życiowe skoki. Tutaj gratuluję zespołowi Norwegii. Natomiast my z Niemcami do ostatniego skoku toczyliśmy wyrównany bój i naprawdę no, 3,3 punkta to jest naprawdę, biorąc pod uwagę, że się oddaje każda z drużyn 8 skoków, to jest niecałe 2 metry. Także wszystko się mogło zdarzyć. Polscy sportowcy mają 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Oprócz brązu skoczków w konkursie drużynowym, także złoto Kamila Stocha w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. To zarazem pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji. I jeszcze prognoza pogody. W nocy na południu zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. W dolinach karpackich możliwe mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie miejscami słabo popada śnieg i tam możliwe mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie 20. Termometry pokażą od minus 9 stopni na wschodzie, około minus 3 w centrum, do minus 1 na zachodzie. W Kotlinach Sudeckich około minus 9, a na Podhalu i dolinach karpackich od minus 300 do psycholożka, nie psycholożka, psychiatra, lekarz psychiatra powiedziała, że był raz, pacjentem, był raz jako pacjent. No to więc można się nauczyć bardzo dużo przez te 2,5 miesiąca, bo chyba nie chodzi tylko o tę gimnastykę, śniadanie i obiad, ale o dyskusję, gdzie się nauczysz. Nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. Iluż to ludziom brakuje czegoś takiego, proszę Państwa, bo ludzie psychiczni to są tacy, którzy nie rozumieją procesów psychologicznych, które w nich zachodzą. I za bramę, i za ten się wścieka, trzęsie się nerwowo. Albo ten facet w takto finanse, też tak się trząs. Ja mówię, co się pan tak tam przed tym mikrofonem, przed tym telefonem trzęsie? Że za wszelką cenę coś pan chciałby tutaj wyzyskać i osiągnąć na chama, na siłę, a to przecież się nie godzi. No ale jeżeli ludzie nie rozumieją procesów psychologicznych, które w nich zachodzą, no to tak się nerwowo zachowują, trzęsą się, rzuca nimi.
Agresja, bije, tutaj o też, o, bezdomny, bezdomnego udusił, bo jeden winny mu był 200 zł, a nie chciał oddać, a u innych ludzi, proszę państwa, to samo, tu 200 zł, tam mogłoby być 2000, 3000, 4000. Że czy nie chciał oddać, czy nie mógł oddać i dochodzi do agresji. Dlaczego dochodzi do agresji? Do agresji dochodzi, bo ludzie są psychiczni, potem wymuszają na siłę, na chama, słowo, w pożyczkach tych takich różnych, profikredyt, no, nie profikredyt, tylko polkredyt. Że też jak na infolinii rozmawia, no to facet chce kogoś złapać na słowie, że on, niech tak powie, że do jutra to on zapłaci. No to złapał człowieka na słowie i ten człowiek powiedział, że do jutra on zapłaci i potem jak jutro mija, a on nie zapłacił, no to on mówi, że pan nie zapłacił, a pan powiedział, że pan zapłaci, to już ostateczny termin i tam jakieś konsekwencje, jakieś takie kolejne zastraszanie. Mobbing stosują, no przeróżne tutaj w internecie, to ja dużo tu nie powiem, bo w internecie napisali więcej, a nie o to chodzi, żebym ja to wszystko czytała, czy przeczytała. Do czego skłonne są firmy prywatne, takie różne pożyczkowe, aby odzyskać swoje pieniądze, gdy ludzie no, nie mogą czasem spłacić. Do różnych sytuacji dochodzi, gdy nadaje, proszę państwa, nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom, Extra. Także buziaczki, no i że, proszę jeść kaczki. W kątach na górze lepiej odżywione czarne twarze o czerwonych oczach i ustach. Może to kapo. I inne, nie mniej koszmarne. Pan Marian Kołodziej milczał na temat swojej obozowej przeszłości przez 50 lat. W latach 90. w wyniku ciężkiej choroby i kierując się słowami Zbigniewa Herberta, ocalałeś nie po to, żeby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Zaczął tworzyć graficzny zapis tego, co pamiętał z kilku obozów zagłady, przez które przeszedł. Ludzie na jego obrazach nie są jak teraz na tablicach informacyjnych w Auschwitz podzieleni na Żydów i nie Żydów. Są ludźmi, choć wielu z nich ma jak najbardziej żydowskie rysy. Muszę powiedzieć, że kiedy na nie patrzę, myślę sobie, że... Żydowskie rysami, tu chodzi też o oczy, bo ten Janek Witek, co się tak specjalizuje, jak był tutaj na Bemowie u komorników, mówił, że to są Żydzi. No jak to nie, co jeden? Mówi po mordzie i mówi po tych oczach wybałuszonych, błyszczących, że są bardzo skłonni chorować, wrażliwi są na to. Chorują często, no i te, i tamte. No. Nie wiem, w jaki sposób chorują jeszcze, bo jeżeli chodzi o matematykę, to zawsze oni tam we Francji, gdy jest ich najwięcej, mają na bardzo wysokim poziomie matematykę. Profesora Finkelsteina przedsiębiorstwem Holokaust obrabiali nam tyły i przeszukiwali nasze kieszenie. Sprawia mi prawie fizyczny ból, że muszę w tej marnej wojence wziąć udział. Wstyd mi przed tym tłumem szarych postaci. Nie znajduję słów, żeby je przeprosić, ale też nie mam pojęcia, jak w tej sytuacji mógłbym się inaczej zachować. Otuchy dodaje mi tylko nadzieję, że kiedy już opadnie kurz, wymienimy ciosy, obalimy mity, pozbędziemy się złudzeń. Ale czy to jest możliwe, jeżeli to wynika z braku zrozumienia? Człowiek człowieka nie może zrozumieć. Człowiek nie chce zastanowić się nad pewnymi procesami psychologicznymi, które w nim zachodzą. Ja wielokrotnie nakłaniałam na przykład choćby Janka Macieja Witka, który tak tych Żydów nienawidził. Ja mówię, słuchaj Jaśku, ale to nie o Żydach mowa było, tylko o schizofrenii. Ja mówię, słuchaj, masz tu w internecie wszystko rozpisane. Zobacz, jak zachowują się schizofrenicy. No i jeżeli ty wiesz, że ty masz tę chorobę, staraj się ją obejść. No to ja mówię teraz tak w skrócie telegraficznym i ogólnie. Panie redaktorze, minister Macierewicz Antoni zapowiada, że wyjdzie raport poświęcony
katastrofie smoleńskiej. Być może on nie będzie jeszcze ostateczny, no ale z całą pewnością w okolicach przed 10 kwietnia powinien się ukazać. Wiem, że pan wielokrotnie pisał o sprawie Smoleńska. Chciałbym, jeżeli pan by się zgodził, żebyśmy dziś skupili się na tym, co jest często pomijane, niezauważalne, a nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, dosyć ważne, żeby widzieć całość sprawy Smoleńska, mianowicie to wszystko, co się działo przed katastrofą. Czy mógłby pan to nam opowiedzieć? Przed katastrofą smoleńską doszło do wielu ważnych wydarzeń, które zebrane w całość dają taki niepokojący obraz. Oczywiście nie można twierdzić, że każde z tych zdarzeń poprzedzających katastrofę smoleńską miało jakiś bezpośredni związek z tym, co się stało 10 kwietnia. Natomiast na pewno każdej z tych spraw należałoby się dokładnie przyjrzeć. Ja te sprawy po prostu zebrałem jakiś czas temu właśnie w jedną całość i razem wydaje mi się, że stanowią one naprawdę taki niepokojący, dający do myślenia obraz. Czy mógłby pan kolejno wymienić te zdarzenia, poczynając, zdaje się, od daty, która w gruncie rzeczy jest prawie równa rok przed samą katastrofą, czyli 9 kwietnia 2009 roku. Chodzi o zlecenie remontu samolotów Tu-154. Jeden z tych samolotów właśnie rozbił się w Smoleńsku. Cały ten przetarg na remont Tupolewa był strasznie dziwny. Nie będę tutaj opowiadał całości, natomiast kluczowe informacje dotyczą wykonawców tego remontu. Otóż samolot Tu-154 remontował pan Oleg Dieripaska, znany oligarcha, poszukiwany w wielu krajach za związki z mafią. Bardzo bliski człowiek Władimira Putina. Natomiast silniki tego samolotu... Zdaje się, że nawet był posądzany o pranie brudnych pieniędzy. Tak, tak. W Hiszpanii chodzi tutaj o związki mafii rosyjskiej właśnie z różnymi inwestycjami na wybrzeżach hiszpańskich. Natomiast silniki Tu-154 trafiły do zakładów kontrolowanych przez pana Siergieja Czemiezowa. To jest były agent KGB, był agent FSB. Bardzo bliski przyjaciel Władimira Putina, nawet niektórzy mówią, że prowadził go w Dreźnie, bo razem wtedy przebywali na placówce w latach 80. I te komponenty, tak istotne jak silnik Tupolewa, były remontowane przez takich ludzi jak pan Czemiezow bez żadnego nadzoru służb wywiadowczych. I jest to właśnie jeden z tych elementów, które często są pomijane przy omawianiu katastrofy smoleńskiej. Jak mogło do tego dojść, kto na to pozwolił i dlaczego akurat ci ludzie remontowali samolot, który przewoził najważniejsze osoby w polskim państwie? Drugim kluczowym punktem jest, zdaje się, spotkanie na Westerplatte Donalda Tuska z Putinem i później rozmowa na molo w Sopocie. Tak, wciąż niewiele wiemy o tej rozmowie. Tu ciekawe, że ta rozmowa miała pierwotnie odbyć się w hotelu Sheraton. Z nieznanych dotąd przyczyn ją przełożono i do tego spotkania doszło cztery oczy, nawet bez obecności tłumacza. Jest to tyle ciekawe, że późniejsze rozmowy ludzi Tuska i Putina, między innymi doradcy szefa kancelarii premiera Tuska, czyli pana Arabskiego, z najbliższymi współpracownikami prezydenta Putina, także odbywały się bez tłumaczy. To fajnie, ale wie pan co, bo to jest ciekawe o tyle, bo mi to przypomina czasy, kiedy się rozmawiało w taki sposób, żeby mieć stuprocentową gwarancję, że nikt nie, że ta rozmowa nie zostanie nagrana, więc się mówiło, idziemy na dwór. Tak, no, idziemy dlatego na dwór. Często biznesmeni... Jeszcze nie pod drzewami, tylko tak, gdzieś, tak. Gdzie wiadomo, że jest czysta przestrzeń. Ulubione miejsce biznesmenów, którzy załatwiają takie sprawy, nie chcą być posłuchani, to jest na przykład pole golfowe. I faktycznie... No bo w piłeczce chyba trudno umieścić nagrywarkę. Tak, no chyba, że w kiju. Albo w kiju, chyba, że w kiju, właśnie. No i ta rozmowa na molo... Mimo, że wielokrotnie zdaje się dopominano się o to, jak to jest możliwe, żeby nie było nawet żadnej notatki, żadnego śladu.
tak standardowo po takich spotkaniach, przecież mowa tu o osobach bardzo znaczących w państwie, sporządzona jest notatka, która jest albo utajniana, albo nie. My do tej pory nie wiemy tak naprawdę, o czym premier Tusk z premierem Putinem rozmawiał. Dlaczego tego nie wiem? No, to pytanie wielokrotnie było kierowane do środowiska Donalda Tuska i nie otrzymaliśmy niestety na niej odpowiedzi. No i jakim kolejnym punktem pana tym opisywanym był? Bo staje się najbardziej tragiczny. Kolejny zbieg okoliczności to jest 23 grudnia 2009 roku, gdy Tupolew, który potem rozbił się w Smoleńsku, wraca do Polski z remontu w Samarze. Tego samego dnia samobójstwo popełnia pan Czesław Michniewicz, szef kancelarii. Grzegorz Michniewicz, szef kancelarii tajnej, odpowiadający za kancelarię tajną w kancelarii premiera Tuska. To samobójstwo było tyle zastanawiające, że tego samego dnia, tego samego wieczora, kiedy pan Michniewicz miał się powiesić, sporządzał jeszcze plany na Wigilię, na różne wyjazdy świąteczne. Nic nie wskazywało na to, że podejmie się, że zdobędzie się na taki krok i nieznane były przyczyny, dla których miałby to robić. Wiadomo, że jedną z ostatnich rozmów odbył właśnie z Tomaszem Arabskim. To też jest ciekawe. Też nie wiemy, czego ta rozmowa miała dotyczyć i tak jak mówię, nie chcę przesądzać, że miało to jakikolwiek związek z katastrofą, natomiast to kolejny element, który no naprawdę budzi zdziwienie. Ale u wszystkich, prawda? U wszystkich bliskich Grzegorza Michniewicza. Tak. Żony, jego matki, z którą rozmawiał, bo pan później, zdaje się, poświęcił, ja pamiętam. Tak, ja pisałem cały tekst dotyczący. Cały tekst pisał o samym samobójstwie. Oparty na dokumentach ze śledztwa. Tak. Nawet jego najbliżsi współpracownicy nie mogli w to uwierzyć, po prostu, że pan Grzegorz Michniewicz mógł zdobyć się na taki krok. Nic na to nie wskazywało, absolutnie nic. Pan się później nawet spotkał chyba z jego przyjacielem, do którego on, z którym rozmawiał przez Skype'a w przeddzień samobójstwa, wieczorem, prawda? Pan Gutowski chyba. Tak, tak. On także Paweł był Gutowski. Zszokowany tą informacją. Także no, on wprost stwierdził, że Grzegorz nie mógł zdobyć się na taki rok, że on w to nie wierzy po prostu. Nie wierzy w tą wersję samobójstwa. Tym bardziej, że to no, przedziwnie wyglądało, bo pan Michniewicz powiesił się na takim niskim pułapie, przywiązawszy na takim niskim pułapie między pokojem a kuchnią, właściwie na wysokości bioder niemal, i powiesił się na lince od odkurzacza, na tym przedłużaczu elektrycznym, prawda? Tak, tak, tak. Na przewodzie elektrycznym. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że to przypomnę, nie jest pierwsze samobójstwo związane z katastrofą smoleńską. Potem tych samobójstw było dużo więcej. Mowa tu choćby o członku załogi Jaka, który składał niewygodne zeznania dla władzy i także znalezionego w piwnicy na sznurze. Później mamy kolejną bardzo bulwersującą rzecz, mianowicie przywrócenie do służby pana Tomasza Turowskiego. Tak, pan Tomasz Turowski, znany chyba wielu słuchaczom jako agent wywiadu, bardzo groźny agent wywiadu, bo działający jako nielegal, czyli pod zmianą nazwiskiem. Przypomnijmy, agent dawnych służb PRL. Tak, oczywiście. Gdzie jako jezuita w Watykanie się zaszył i tam szpiegował między innymi środowisko Jana Pawła II. Szpiegów to nie brakuje. I taki człowiek, który, przypomnijmy, w zasadzie zakończył już służbę dyplomatyczną jakiś czas temu. Szpiegów to nie brakuje tu w Warszawie. Nie brakuje. Dwa miesiące przed katastrofą smoleńską zostaje nie wiadomo dlaczego przywrócony do ambasady w Moskwie, no, do służby dyplomatycznej. Święce od papieża, głupio chytre, najmądrzejsze, najważniejsze, który się odobacza. Kolejna niewytłumaczona decyzja. Psychiczny facet i to był kierownikiem Kacprzaka i on nie może tak sobie tego darować, że on była, a nie jest kierownikiem na Kacprzaku. I to jest potrzebne. Psychologia mniej niż zero, bo on po prostu się wścieka, wpienia się, denerwuje się, no i po co mu to było? W Moskwie, którym kierował Turowski, odegrał decydującą rolę w organizowaniu tej wizyty. No właśnie, chciałbym teraz już szczegółowo wrócić także, bo pan o tym pisał i to mi utkwiło w głowie, że właśnie na miesiąc przed
katastrofą. Jeden taki na wszystkich, wcale nie przyjdzie. Arabski spotyka się w Moskwie. Teraz jest taki film chyba o Greju, prawda? Któreś tam wcielenie. Tak, ale tu chodzi o innego Greja, o Doriana Greja. O innego Doriana Greja. Z książki. Tak, ale chodzi o hotel, prawda? O restaurację. Tak, restauracja przy hotelu. Tak, przy czym tu należy zaznaczyć, że ta restauracja jest bardzo dobrze znana z rosyjskim służbom specjalnym. Tam parę lat temu wybuchła taka afera z podsłuchami, w związku z czym to miejsce też na pewno nie było przypadkowe. Nie wie pan, nie wiem, czy pan wie, że w Warszawie też mamy taką restaurację ulubioną. Restaurację, gdzie spotykają się agenci różnych wywiadów. No tam jest kilka nawet takich, ale jedna jest dobrze znana. Tak, niespodziewanie. Ale nie będziemy wymieniać po nazwie. No dobrze, zachowajmy ją dla siebie. Przyjemność. Jako może my się tam spotkamy kiedyś. No więc wracając właśnie Pani Bożenka, do taka tej rozmowy, bo to historia. Bardzo ważne. Cieciowa, jak to mówią, cieciowa, bo to przecież jak to najmądrzejsze z całej wsi, Warszawa, no to więc wiesz, cieciowa, że brudno, że nie sprząta, że brudno na bloku, no i ona po prostu poszła do lekarza, bo miała depresję, po prostu wpadła, no a to jest gorsze niż cokolwiek, to straszna choroba, to na zachodzie wiedzą, no tutaj wiesz, jak jesteśmy u świń, no to wiesz, będziesz o depresji mówić, jak na raka umrzesz, no to ty chora jesteś, ale jak na depresję, to to nie jest choroba. Natomiast na zachodzie ludzie idą. I druga rzecz, która i teraz jak tutaj powstają te takie szpitale dziennego pobytu, no to tam mają po 15, po 17 lekarzy. Poszła pani Bożenka na Gruzińską 6. To było zdumiewające. No i opowiedziała całą historię, że wszystkie te dziady katolickie wrzeszczą na nią. Ona po prostu nie może, nie może. I przestała pracować. Burdel się zrobił na bloku, a ona nic nie robi sobie z tego. Dostała się do szpitala pobytu dziennego, no to przyszła na gimnastykę, śniadanie, potem obiad. I tak do piątku, przez 2,5 miesiąca, a na bloku syf. Nie było komu. To ludzie zrozumieli wtedy, że nie ma komu, naprawdę nie ma komu sprzątać. Ale dlaczego? A pani Bożenka pobierała pieniądze i jeszcze więcej dostawała. Jak miała wypłatę, że dwa razy więcej dostawała, gdyby przychodziła do szpitala, proszę Państwa, na godzinę tam gdzieś 8.30, czy którą zaczynało się od gimnastyki, śniadania, potem dyskusje, lekcje, potem... No i po prostu typowe rzeczy, czego uczą. Rzeczy ludzkich, nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. Ile tutaj w Warszawie ludziom tego brakuje? Jeżeli są awantury, no jeden drugiego już podgląda, ogląda, mówią to, że obcina w tramwaju, na przykład tutaj z tego miasta, obcina. No to ludzie się źle czują, no a po co obcina? No bo ją interesują buty, jak ten ktoś jest ubrany, faryzejstwo, prawda, czyli ważny wygląd. A jaka tam duchowość jest, to nikogo to całkiem nie interesuje. No na zachodzie książki czytają, naprawdę, nie z rozkazu, bo tu w Polsce to każą czytać, nie? A tak ktoś tam ze strachu czyta, ale ponieważ on tego nie przeżywa, bo ze strachu czyta, no to on nic potem nie pamięta po paru latach. No to więc, skoro ludzie tej Biblii nie czytają tutaj w Polsce i kiedyś przecież Biblię palono na stosie, ludzi palono, Husa spalono na stosie. Katolicy nie czytają Biblii. No to dlatego są tacy agresywni, są tacy nerwowi. No to więc właśnie, skoro nie czytają Biblii, to ich wszystko interesuje, co jest szpilką, tak? Żeby ze szpilki albo z igły zrobić widły. No i masz, faryzeusze XXI wieku. Jakie to proste, że dziecko zauważy. Dlatego też faryzeusze nie dopuszczali dzieci do siebie. Faryzeusze po prostu strasznie te dzieci krytykowali. Nie, 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 nie. A Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy królestwo. Wystarczy zamknąć te reklamy dziadowskie i już jest cisza. Jaki spokój jest, proszę Państwa. Jaki spokój. Jaka cisza. Także przykład takiej pani Bożenki świadczy o tym, że ludzie są strasznie
prymitywni, pomimo że mają samochody, że mieszkają w bloku, to są na poziomie kamienia łupanego. Tak, na poziomie kamienia łupanego. I tyle. Także gdy nadaje nasze radio, Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. I ludzie nie widzą tego błędu, dlatego że są prymitywni. Prymitywni pod względem psychicznym, pod względem psychologicznym, nie rozeznają się. Są jak świnie, są jak zwierzęta, które nigdy się nie będą zastanawiały, dlaczego ja tak postępuję, a nie inaczej. Żeby może stwierdzić, że to jest choroba i cofnąć to. Nikogo to nie interesuje, bo darcie mordy, agresje, bicie się, chlanie na imieninach, urodzinach, komunia święta, bierzmowanie, chrzest, chlanie jest na porządku dziennym i ksiądz też już rady nie daje, bo księża też różnie się zachowują, zwłaszcza, że jeszcze pośród nich bardzo wielu to geje i nie wiadomo co, żeśmy mieli w teatrze, proszę Państwa, współczesnym na temat lesbijek, zakonnic katolickich, które potem, proszę Państwa, muszą gdzieś znaleźć miejsce w świecie, jeśli uciekają z tego kościoła katolickiego, albo będą przepędzone z kościoła katolickiego. No, głupi ten ryś. No, także tu rysiowiesz, o tak jak Lipska była też z podbitym okiem, walił o te bramy. No. Walił w bramę, chciał wejść, a Litka mówi: Rysiu, wszystko jest w porządku. On leżał pod drzwiami domu swojego, bo ktoś mu przypierniczył, miał podbite oko. No i tak jak ktoś jemu przypierniczył, miał podbite oko, to tak samo on będzie automatycznie chciał atakować innych. No, Radio Conchita. No widzisz, to ile reklamy było? Ogłoszenie społeczne. 7 minut. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. No. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Trzeba Biblię, trzeba Pana Boga, trzeba się dać uduchowić. Może niech wrócą na te msze swoje, no bo gdzie oni się uduchowią? Piciem wódki? Czy poprzez picie wódki? Nie. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Zobacz, widzisz? Znowu reklama, jak na złość, bo diabeł nie ustąpi. Diabeł wie, że czasu ma niewiele i po prostu szatan, diabeł nie ustąpi i będzie atakował. Diabeł będzie atakował, wie, że czasu ma niewiele. Premiera Mateusza Morawieckiego z Monachium powiedział, że Polska ma prawo bronić swojego dobrego imienia. Dodał, że wbrew temu, co niektórzy usiłują nam wmówić, Polacy nie są współodpowiedzialni za Holokaust i zagładę narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Dera na antenie TVP Info przypomniał, że tylko w Polsce Niemcy wprowadzili karę śmierci za pomoc Żydom, a jednak to Polacy uratowali najwięcej Żydów. Mówienie, że to Polacy są współwinni Holokaustowi, jest nieprawdopodobnie niesprawiedliwe, no. I naprawdę z tym trzeba coś robić, bo będziemy mieli taką łatkę, która jest bardzo niebezpieczna w kontaktach potem i biznesowych, i politycznych, i turystycznych, że Polak to antysemita, Polak to ten, który doprowadził do zagłady Żydów i przed tym trzeba się po prostu bronić. Minister podkreślił, że Polacy również byli ofiarami Niemców, natomiast kolaboranci byli w naszym kraju karani za współpracę z wrogiem. Podczas sobotniej konferencji prasowej w Monachium premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN nie będzie kar za mówienie, że byli polscy sprawcy, bo tak samo byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Słowa te padły w odpowiedzi na pytanie dziennikarza izraelskiego pochodzenia, który powiedział, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do Gestapo Polacy i chciał wiedzieć, czy mówienie o tym byłoby w Polsce karane. 35-letnia Brazylijka usłyszała zarzut zabójstwa swojego 2-letniego synka Wiktora. Sekcja zwłok dziecka ze Śliwnicy koło Przemyśla wykazała, że chłopczyk wykrwawił się na śmierć po tym, jak został 8-krotnie pchnięty nożem w klatkę piersiową. Andrea Cristina P. została dziś przesłuchana w obecności tłumacza, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pękowska.
Podejrzana nie ustosunkowała się do zarzutu, a zatem nie stwierdziła, czy się przyznaje, czy nie przyznaje. I złożyła obszerne wyjaśnienia, których treść z uwagi na dobro śledztwa nie może zostać ujawniona. Prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na okres 3 miesięcy. Posiedzenie w sprawie o zastosowanie aresztu odbędzie się w dniu jutrzejszym na terenie szpitala, ponieważ do chwili obecnej i w najbliższym czasie tam właśnie będzie przebywać. Andrea Christina P. ma również rany kłute i cięte, które sama sobie zadała. Jej stan jest stabilny. Kobieta i dziecko trafili do przemyskiego szpitala w sobotę wieczorem. Początkowo sądzono, że są ofiarami pożaru, który wybuchł w ich domu. Przypuszcza się, że to brazylijka wznieciła ogień. Straż pożarna apeluje o niewchodzenie na zamarznięte stawy i rzeki w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Trwa 2. tydzień ferii i amatorów ślizgawek nie brakuje. Temperatura w nocy spada poniżej zera, w ciągu dnia znacznie wzrasta, dlatego strażacy cały czas przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i sami ćwiczą w terenie. Starszy kapitan Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendantu Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Lód bardzo często bywa zdradliwy. Jeżeli mam do tego pokrywę śnieżną, bardzo często możemy nie zauważyć przerębla. Jeśli są jakieś dopływy wody, ten lód może być osłabiony. Dlatego też prosimy o skupienie się na tym, żeby zobaczyć, jak możemy uratować taką osobę, która tonie. Natomiast zwracamy również uwagę, żeby to odbywało się również w sposób bezpieczny. Starszy kapitan Łukasz Szewczyk, dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej nr 1. Nigdy nie biegniemy, nie wchodzimy normalnie na stojąco do takiego człowieka. Nigdy nie podajemy ręki. No to już. Mówił, dobrze. Już oni mormonów teraz podrabiają, bo wiesz tam, kto oszczędza głos, zapłaci dług. Takie podobne słowa. Po co katolikom, jak oni nie czytają Biblii, nie czytają Pisma Świętego, podrabiać kogoś, kto czyta święte księgi. Wielkie. I Biblię czytają mormoni, Księga Mormona czytają mormoni, a katolicy nic nie czytają, tylko udają, że czytają. Udają, że są sprawiedliwi, bo lubią odstawiać się na mszy, właśnie oglądają się jeden na drugiego, jak to oni na mszach wyglądają elegancko. No to już jeżeli na to się gapią, to przecież wiadomo, że nie mają żadnego uduchowienia. Opozycja, a także sędziego Sądu Najwyższego. Kryzys polityczny na Malediwach negatywnie odbija się na turystyce, która stanowi jedno z głównych źródeł dochodu. Ostrzeżenia przed wyjazdami do wyspiarskiego kraju wydały m.in. Chiny, Indie, USA i Wielka Brytania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Już prawie 35 minut po 19. Sportowy. A przed mikrofonem Rafał Bała, dobry wieczór. 11 dzień zimowych igrzysk w Pjongczangu za nami. Dziś drugi medal tych igrzysk dla Polski za sprawą skoczków narciarskich. W roli głównej znów Kamil Stoch. Wspomogli go koledzy z drużyny i pierwszy raz w historii tej konkurencji na igrzyskach mamy krążek brązowy, bo Polaków wyprzedzili Norwegowie i Niemcy. Stoch w rozmowie z Markiem Soleckim przyznał, że czuje niedosyt. Kamil Stoch do złotego medalu indywidualnego dorzuca brązowy w rywalizacji drużynowej. Słyszeliśmy, że byłeś jednak trochę zawiedziony na dole po tym drugim skoku, że tylko brąz. Tak, i w dalszym ciągu trochę mi żal tego, bo no srebro było po prostu w zasięgu. Ale to tak samo można było powiedzieć jak po normalnej skoczni. No. Każdy z nas miał świadomość, o co będziemy dzisiaj walczyć, ale też nie było o tym głośno mowy, bo wiedzieliśmy, na czym się mamy skupić. No i każdy z nas po prostu zrobił to, co do niego należało. Zrobiliśmy wszystko, każdy z nas dał z siebie po prostu tyle, ile potrafił. Zasłużyliśmy na ten medal. To jest dzisiaj historyczny dla nas moment i też pokazuje potencjał po prostu tego zespołu. Zasłużyliście na ten medal, bo to było 8 dobrych skoków. Cała czwórka skakała bardzo, bardzo dobrze. Potrzeba dzisiaj było takich skoków, bo dzisiaj te zawody były naprawdę bardzo, no bardzo wysokim poziomie i tutaj nie można sobie pozwolić na totalnie zepsuty skok, no bo automatycznie się wypada po prostu z gry. Ale cieszę się, że walczyliśmy do samego końca, do ostatniego skoku i do ostatniego
ostatniej setnej sekundy po prostu lotu. Norwegowie dzisiaj wygrali, Norwegowie prowadzili od początku, ale był ten moment po pierwszej serii, po tym czwartym skoku w konkursie, że wydawało się, że i nawet walka o złoto jest realna, ale później Tande poszybował bardzo daleko. Norwegowie tutaj skakali od początku igrzysk bardzo, bardzo równo i bardzo, bardzo daleko, dlatego wygrali zasłużenie. Uważam, że każdy dzisiaj zdobył to, na co zasłużył. Tutaj nie ma... Teraz też to do mnie dochodzi, że nie ma co sobie nic wyrzucać, tylko trzeba przyjąć to, co jest z wdzięcznością i z pokorą. Bardzo dobrze w dzisiejszym konkursie wypadł Dawid Kubacki. On skakał jako trzeci w ekipie biało-czerwonych. Ta walka była do samego końca i była emocjonująca. Czekaliśmy, jaka tam się cyferka pokaże po skoku Kamila, bo wiedzieliśmy, że tam jest blisko, jeżeli chodzi o walkę o srebrny medal. Ale wywalczyliśmy brązowy i też się z tego bardzo cieszymy, bo mamy medal olimpijski. To nie jest coś, co można zdobyć od tak i na co dzień. Ja się bardzo cieszę, że mogłem być częścią tej drużyny, która właśnie na ten medal walczyła i go wywalczyła. Nie było żadnej wpadki dzisiaj z waszej strony. 8 dobrych, bardzo dobrych, wręcz chwilami świetnych skoków. To pozwoliło stanąć na podium. No dokładnie i to jest coś, co myślę, że na długo nam da takiego bardzo pozytywnego kopa do dalszej pracy. Bo na pewno nam trener o tym przypomni, że jeszcze mamy sporo do popracowania, ale na pewno jest to też wynagrodzenie tego wszystkiego, co zrobiliśmy do tej pory. Nie tylko dla nas, dla tej czwórki zawodników, ale dla całego sztabu, dla trenerów, dla serwismenów i całej grupy wszystkich ludzi, którzy z nami pracują i oni też na ten sukces, że tak powiem, przyłożyli swoją cegiełkę. Więc im też bym chciał w tym miejscu serdecznie podziękować za to, bo sami byśmy tego nie osiągnęli. Norwegowie dzisiaj byli poza zasięgiem jednak. Pierwsza seria pokazała, że tak nie do końca, bo jednak deptaliśmy im po piętach. No ale to jest sportowa rywalizacja i wyszło jak wyszło. Ja się bardzo cieszę, że wyjeżdżamy. Wyjedziemy stąd po prostu z medalem, bo to jest, myślę, marzenie każdego z nas. Medal olimpijski. Równe, solidne skoki oddał dziś Stefan Hula. Był bliski medalu na normalnej skoczni, a na dłużej spełnił marzenie. On jedzie 8 godzin. Dla was z wyjątkiem Kamila to pierwszy w życiu medal olimpijski. No jest to dla nas wspaniała chwila. Bardzo, bardzo taka wzruszająca i dla mnie szczególnie. Bo długo czekałem na takie sukcesy jak w tym sezonie i to, że mamy ten medal drużynowy, to jest zasługa całej naszej drużyny, całego naszego teamu, trenerów, całego sztabu i nas, że walczyliśmy dzisiaj do końca, pokazaliśmy taką naprawdę wolę walki. Jesteśmy wygranymi, myślę. Każdy załamana tym dziadem. Myślę, że każdy oddał swoje bardzo dobre jak skoki. Jak tak tutaj się zachowuje, każdy nas jeszcze troszeczkę dalej by było jeszcze lepiej, ale jest pięknie. Jak dziś tej dostawia, to trzeba oddać. Nie można tak trzymać tylko dlatego, że to jest u niego w domu, wiesz? No nie można. A tutaj są takie typy, że jest. Myślę, że piękny spektakl. Trzeba oddać, bo on okrada potem. I dalej będę pracował. Przywłaszcza. Baguje, że ktoś jeszcze zapomni. No mam mnóstwo jest opcji. Lata. No, okrada. Również Maciej Kot w igrzyskach w Pjongczangu rozkręcał się ze skoku na skok. Dziś udowodnił, że należało mu się miejsce w konkursie drużynowym. Uśmiechnąłeś się. Ile tak było, nie dotarło jeszcze do ciebie, że jesteś medalistą olimpijskim. Śmiechałem się z tego, co wiem. Tylko mam specyficzny uśmiech, że ktoś odkrył na internecie, że połowa mojej twarzy potrafi być zadowolona, a połowa smutna, gdy kiedyś tak równo na pół przednie, także może tak pod złym kątem coś patrzy. Jaki to był konkurs? Szczerze powiem, że był to konkurs przede wszystkim godny igrzysk olimpijskich. Został naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Odbywał się w równych, sprawiedliwych warunkach, także to jest konkurs, jaki kibice sportu chcieliby oglądać. Bardzo wyrównany, decydowały detale. Na pewno na podium stanęły trzy najlepsze drużyny. A z Maciejem Kotem rozmawiał Krzysztof Klepczyński. Na dobry występ reprezentantów Polski liczyliśmy też dziś na torze łyżwiarskim. Niestety ani sprinterzy, ani zawodniczki w wyścigu drużynowym nie udźwignęli odpowiedzialności. Artur Waś był 13 na 500 metrów, Piotr Michalski 33, a Artur Nogal, który potknął się na starcie, 36. Słabo pojechały panie z polskiej drużyny. 4 lata temu miały srebro, teraz zajęły ostatnie miejsce w eliminacjach i nie awansowały do półfinału. Rozmawiał z nimi Cezary Guriew. Kasiu, rozpocznę od ciebie. No, tak w życiu bywa. Zdecydowanie tak. Myślę, że byliśmy najmocniejszym punktem w dniu dzisiejszym. Ten bieg drużynowy to jednak jest nasza mocna konkurencja. I faktycznie pierwszy raz, żeśmy się rozpadły. To jest to, co zawsze było naszą silną stroną, że dojeżdżałyśmy ten bieg razem. A dzisiaj się nie udało, dzisiaj się rozpadłyśmy. Ja pękłam na zmianie, więc biorę tą winę na siebie, tak? To jest sport i nic tego na treningach nie zapowiadało, więc trzeba się z tym zmierzyć. Wielokrotnie było tak, że wasze rywalki robiły błędy. Pamiętamy i poprzednie igrzyska w Sochi, także Vancouver. Luiza Złotkowska. Luiza, była dzisiaj duża presja, bo widziałyście, że no, trzeba mieć czas poniżej 3 minut, żeby być w czwórce. No, kosmiczny poziom tej rywalizacji.
Po pierwsze, nikt się nie spodziewał, że najbardziej doświadczony skład w polskiej reprezentacji, najbardziej optymalny na dzień dzisiejszy, nie dojedzie do mety razem. Też tego się nie spodziewałyśmy. Na treningach kilka dni temu przejechałyśmy bieg drużynowy z czasem poniżej 3 minut. Nie musiałyśmy dzisiaj zrobić nic niestworzonego, nic kosmicznego. Wystarczyło przejechać to, co przejechałyśmy kilka dni temu. Niestety dzisiaj się nie udało. No i cóż. Niełatwy moment, bo rozmawiamy po zakończonym biegu, ale będziemy przypominać. Macie medal brązowy z Vancouver, srebro z Sochi. Ten sport jest piękny, choć wam dzisiaj do radości za bardzo nie jest. Pewnie, że nie jest nam do radości, mimo że nawet potrójnie nie jest do radości, bo ja to zawaliłam. Natomiast no, trzeba sobie zadać takie pytania podstawowe na zasadzie, że gdzie przez te 4 lata, gdzie to było przegapione wszystko, tak? Ani ja specjalnie nie zostałam, ani nie jechałyśmy nikomu na złość, jechałyśmy to wszystko na 100% tego, czego nas stać. No brakło, no raz z wiatrem, raz pod wiatr. Tu teraz w Pyeongchang kończy się pewna taka epoka. Nasza trójka, czwórka jeździła bieg drużynowy. Mamy razem z sobą 2 medale olimpijskie, 2 medale mistrzostw świata. No i cóż, myślę, pomimo naszych jakichś wewnętrznych kłótni, może nie zawsze się dogadywałyśmy, bo byłyśmy na 8 lat jeden z najlepszych teamów na świecie i myślę, że to jest ważne. Macie twarde charaktery, zgoda nie zawsze musi być. Dzięki właśnie takiemu charakterowi, że czasem się sprzeczałyście, miałyście inne zdanie, były te sukcesy. Na pewno tak, na pewno to budowało, ponieważ każda z nas wnosiła do tego biegu swoją część, tak? Praktycznie jeździliśmy go w 4, więc każda 1/4 swojej kariery w to wpakowała. Usiądziecie sobie za pewien czas i będziecie wspominać. Macie co wspominać, to jest najważniejsze. Owszem, mamy co wspominać. Myślę, że ta nasza trójka stąd, Kasia Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, ja oraz Kasia Woźniak, której tu nie ma, naprawdę zapisałyśmy się na stałe w historii polskiego sportu. Przykro nam, że dzisiaj tak jest, bo chciałyśmy mieć pierwszy raz przeżyć dekorację w Medal Plaza. Zawsze bieg drużynowy był ostatnią konkurencją igrzysk. 2 razy to rozstanie miałyśmy na lodowisku, ponieważ następnego dnia było zamknięcie igrzysk. Chciałyśmy przeżyć ten moment, no ale nie w tym życiu. Luiza Złotkowska, Katarzyna Bachleda-Curuś i Natalia Czerwonka. One startowały dziś w eliminacjach, w eliminacyjnym biegu drużynowym. Pań, przypomnę, 4 lata temu srebrny medal, 8 lat temu brązowy, ale dziś odpadły nasze panie w eliminacjach. Z toru łyżwiarskiego przenosimy się na bobslejowy. Tam też nieudany występ Polaków. Dwójka w składzie Mateusz Luty, Krzysztof Tylkowski była 24. i nie wywalczyła prawa przejazdu w 4. ślizgu. Biało-czerwoni byli rozczarowani, czego nie kryli w rozmowie z Sylwią Urban. Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski niestety poza 1/20 w bobslejowych dwójkach w olimpijskiej rywalizacji. Dlaczego, panowie, co takiego się stało? Mieliście walczyć o zdecydowanie wyższe miejsce. Tak naprawdę to sami nie wiemy, co się stało. Jeżeli chodzi o przejazdy, no to można powiedzieć, że były średnie, nie najgorsze, ale średnie. Jakieś drobne błędy, ale nie takie błędy, żebyśmy wylądowali na tak odległej pozycji. Także ze startem coś poszło nie tak. Tutaj to już raczej kwestia treningów i przygotowań i nie trafiliśmy kompletnie z formą pod igrzyska i to jest najgorsze. Też tak naprawdę nie wiemy, co ze sprzętem, bo aż niemożliwe są te po prostu szybkości, które mieliśmy, które byliśmy tak niskie. Po prostu nie wiemy nawet, o co tutaj chodzi. Ciężko nam cokolwiek powiedzieć. Sprawdzaliśmy różne ustawienia przed zawodami, testowaliśmy różne rzeczy. Nie wiem, czy źle dobraliśmy pozy do pogody. Tak naprawdę no też każdy trening był po południu. Tutaj zawody mamy wieczorem. Różne temperatury panowały. Nie wiemy, o co się tak naprawdę zahaczyć. No tak jak mówię, no przejazdy mogły być troszeczkę lepsze, bo także były popełnione błędy, więc tu z tej strony też mam sobie coś do zarzucenia. No ale też jesteśmy po prostu podłamani czasami startu, bo to jest dla nas katastrofa. No właśnie, ja o ten start chciałam zapytać, czy to jest taki klucz do osiągnięcia dobrego wyniku, bo wasz drugi trener, Andrzej Żyła, mówił mi, że wy mieliście początek sezonu, jeszcze tego przygotowawczego, znakomity, jeśli chodzi o starty, a potem wszystko się zepsuło, coś się zacięło. Dlaczego? Sami nie wiemy dlaczego. Mieliśmy w naszej guldzie dobry start, to był czas tak mniej więcej, myślę, na top 10 Pucharu Świata. I nagle wszystko opadło, nie ma mocy, nie ma biegania. Jesteśmy, że tak powiem, bardzo daleko w tyle za resztą stawki. W czwórce nie jeżdżę, ale to było wiadomo od początku w sumie sezonu, że skupiam się tylko na dwójce. Kciuki będę trzymał, może kolegom pójdzie lepiej z czwórki. To jak będzie w tej czwórce? Ja tutaj nie chcę
nic mówić, dlatego że nie mam po prostu punktu odniesienia. W zeszłym roku nie jeździliśmy tutaj w czwórkach z powodu braku pieniędzy, więc jak tak naprawdę będę oddawał pierwsze ślizgi w czwórce tutaj dopiero podczas tego tygodnia treningowego, więc nie wiem, czego mam się spodziewać totalnie. A jazda w dwójce, a w czwórce to jest różnica, także no wiadomo, że nasze wyniki ogólnie w sezonie w czwórce były o wiele gorsze, więc szczerze mówiąc, no nie wiem, na co liczyć. To już będzie po prostu kwestia chyba tego, żeby sprzęt dobrze jechał i zależy, jak wystartujemy. A w podobnej sytuacji jesteśmy treningowej wszyscy, ponieważ wszyscy robiliśmy ten sam trening. Po 11 dniach rywalizacji w Pjongczangu Polacy z dwoma krążkami zajmują 17 miejsce w klasyfikacji. Prowadzą Norwegowie, a jutro na olimpijskich arenach m.in. kombinacja norweska, biatlonowe sztafety mieszane i zakończenie rywalizacji w łyżwiarskich parach tanecznych. O wynikach Polaków będziemy Państwa informować, a w dzisiejszym magazynie to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bąk, zapraszam na magazyn międzynarodowy. A dziś w magazynie jeszcze echa konferencji bezpieczeństwa w Monachium i sprawa drugiej nitki gazociągu północnego Nord Stream 2, który wciąż dzieli Europę. Podczas spotkania w Niemczech nie doszło do porozumienia między Polską a Niemcami właśnie w sprawie budowy gazociągu. Angela Merkel, kanclerz Niemiec, podkreśliła, że Nord Stream 2 jest projektem gospodarczym i nie zagraża bezpieczeństwu Europy. Tymczasem, jak podaje portal Business Alert, a do tego medium odnosimy się nieprzypadkowo, Dania bada, czy Nord Stream 2 nie jest sprzeczny z duńską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Eksperci ostrzegają, że sporny projekt może zostać wykorzystany do działań szpiegowskich przez Rosję. Podobne obawy zgłaszali wcześniej szwedzcy wojskowi. Do krytyki wobec planów budowy gazociągu znów włączyła się Litwa. Czy batalia o Nord Stream 2 wybuchnie na nowo i co dalej z unijną nowelizacją dyrektywy gazowej, którą wielu przeciwników gazociągu traktuje jako ostatnią szansę? O tym dziś porozmawiam z Piotrem Stępińskim z portalu biznesalert.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to zarzuciłem pytaniami zarówno słuchaczy, jak i pana. Ale wróćmy jeszcze do tej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Ten brak porozumienia, czy też rozbieżne stanowiska między Polską a Niemcami, to oczywiście było do przewidzenia. Trudno oczekiwać, że Niemcy zmienią zdanie co do budowy gazociągu. Ale czy to jasne stanowisko Niemiec oznacza, że w sprawie Nord Stream 2 ze strony Niemiec no już nic nie ma prawa się zmienić? Znaczy, powiem w ten sposób, stanowisko Niemiec względem projektu Nord Stream 2 jest dosyć znane, ponieważ wspierają ten projekt, uważają, że jego realizacja jest ekonomicznie uzasadniona, jest to przede wszystkim gospodarczy projekt, a nie tak jak reszta Europy, zwłaszcza Europa Środkowo-Wschodnia, która zarzuca temu projektowi upolitycznienie, tym bardziej, że jeszcze niemieckie spółki są zaangażowane w realizację tego projektu, także stanowisko Berlina w tej kwestii nie powinno zupełności dziwić. A czy to jasne stanowisko Angeli Merkel nie wzmocni tej, szczególnie właśnie po konferencji bezpieczeństwa w Monachium, tego rosyjskiego stanowiska w Europie? No bo stanowisko kanclerz Niemiec nagłaśniały po tej konferencji rosyjskie agencje prasowe, no a Moskwa wręcz promowała projekt na samej konferencji w Monachium. Tak, kanclerz Angela Merkel była wcześniej też przeciwna temu, aby Komisja Europejska uzyskała mandat do prowadzenia rozmów w imieniu Unii Europejskiej na temat państw członkowskich Unii Europejskiej na temat podstaw prawnych dla tego projektu. Rosjanie starają się za wszelką cenę przekonać nieprzekonanych, że jest to projekt czysto ekonomiczny, nie zagrażający dywersyfikacji w żaden sposób, no bo przecież Ukraina jest niestabilnym państwem, no tylko przypominajmy, kto odpowiada za tą niestabilność Ukrainy. I w tym kontekście też przywołałem ostatnią wizytę premiera Morawieckiego w Niemczech, gdzie rozmawiał z Angelą Merkel m.in. na temat gazociągu Nord Stream 2 i przypomniał to w kontekście Ukrainy. Berlin powiedział, że jest za realizacją tego projektu pod warunkiem, że tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy zostanie utrzymany. I podobną deklarację złożył jeszcze obecny minister spraw zagranicznych w Republice Federalnej Niemiec, Sigmar Gabriel, który też powiedział, że Nord Stream 2 ma poparcie, jeżeli zostanie utrzymany tranzyt gazu przez Ukrainę. Tylko w
tym kontekście warto byłoby zauważyć, że to jest trochę kruche metal zapewnienie ze strony Niemiec, ale z drugiej strony chyba po raz pierwszy padło tak wyraźnie słowo Ukraina, chociażby ze strony kanclerz Niemiec, która rzeczywiście powiedziała podczas tej konferencji, że Niemcy też są za dywersyfikacją energii i chcą, aby Ukraina właśnie również miała dywersyfikację gazu. Ja właśnie nie żyłem cały dzień, żeby wiedział. Dywersyfikacja gazu jest niezagrożona. Ale jeżeli mówimy o dywersyfikacji względem Europy, tak możemy mówić o tym, jeżeli to jest dywersyfikacja, jeżeli dodatkowe 55 miliardów metrów sześciennych będzie płynął z tego samego źródła, tylko inną trasą, więc tutaj nie może być mowy o dywersyfikacji. Jeżeli chodzi o Ukrainę, no to ufanie Gazpromowi pod względem utrzymania tego tranzytu to jest jednak płonna nadzieja, bo proszę zwrócić uwagę, że sami przedstawiciele Gazpromu nie ukrywają, że tranzyt gazu przez Ukrainę jest nieopłacalny, drogi to jest niestabilny partner. Europa przecież potrzebuje stabilnych dostaw. Tak jak podkreślałem wcześniej, przypomnimy, kto odpowiada za to, co się dzieje w Donbasie i za brak stabilizacji na Ukrainie, więc przy założeniu, że powstanie Nord Stream 2, no to siłą rzeczy spadnie tranzyt gazu przez Ukrainę. No, utrzymanie tranzytu to może być i na poziomie 3, 4, 5 miliardów może metrów sześciennych, chociaż przedstawiciel Gazpromu mówi o 10 do 15, co i tak nie zmienia faktu, że to byłby śmierć ukraińskich gazociągów, jeszcze większa destabilizacja Ukrainy, także ufanie Gazpromowi proponowane przez Niemcy taką ugodę między Unią a Rosją właśnie przy zatrzymaniu minimalnego wolumenu tranzytu, no, jest troszeczkę kruche i można mieć duże wątpliwości co do tego, czy Rosjanie by się wywiązali z takiego porozumienia. Ale czy Niemcy nie zdają sobie sprawy, czy ten interes ekonomiczny jest na tyle duży, że jakby przesłania tą warstwę geopolityczną? Znaczy z jednej strony Niemcy mówią, że to jest projekt ekonomiczny, ale z drugiej też przekonują, że nie możemy porzucić Ukrainy, ważne państwo tranzytowe, więc upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu. Niestety projekt Nord Stream 2 jest projektem politycznym, to trzeba powiedzieć się jasno. Uzasadnianiem ekonomicznym tym, że dodatkowo będziemy, Rosjanie chcą nam sprzedać gaz, jest tylko próbą uzależnienia Europy, a zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze słowo o kazusie Danii, bo jakiś czas temu Dania przyjęła ustawę dopuszczającą możliwość zablokowania właśnie planowanego przebiegu rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 przez jej wody terytorialne i sprawa tej możliwości zablokowania wraca co jakiś czas. Teraz pojawił się też ten wątek, o którym wspomniałem na początku rozmowy, mówiąc kolokwialnie, ale obrazowo wciąż w kontekście Rosji, wątek szpiegowski. To może jakoś namieszać przy realizacji Nord Stream 2? To dla małego porządku. Dania może w tym sensie nie zablokuje ułożenia tego gazociągu. Owszem, przyjęła prawo, które umożliwia jej uniemożliwienie ułożenia gazociągu ze względu na sprzeczność z interesem polityki zagranicznej, czy też zagrożenie dla bezpieczeństwa, ale Rosjanie przekonują, że są przygotowani na taki wariant tego, że Dania uzna ten projekt za niezgodny z jej interesem z polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa i przygotowała trasę alternatywną. Tylko, że trasa alternatywna oznacza wzrost kosztów tego projektu, chociaż Rosjanie przekonują, że tak nie jest, to inny kontraktor Gazpromu przy realizacji Nord Stream 2 powiedział wprost, że każda ta zmiana trasy to jest 5% kosztów więcej, więc to prawo nie zablokuje tego projektu, ale może go opóźnić, co też jest korzystne z punktu widzenia realizowanych przez Polskę projektów dywersyfikacyjnych, bo przypomnijmy, Polska chce do 2022 roku, aby powstał gazociąg Baltic Pipe, aby nad polskie wybrzeże docierało 10 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu z szelfu norweskiego, co jest rzeczywistą, realną dywersyfikacją nie tylko dostaw gazu do Polski, ale także do państw regionu, więc Nord Stream 2 i de facto nasz projekt rywalizują o ten sam rynek gazu, przy czym Nord Stream 2 oznacza polityczne i gospodarcze uzależnienie od Rosji, a nasz projekt dywersyfikacyjny jest rzeczywistą dywersyfikacją i możliwość na zwiększenie niezależności energetycznej nie tylko naszego kraju, ale także państw regionu. Wciąż pojawia się oczywiście wątek także unijny. Komisja Europejska, która przecież także w poprzednim roku przyjęła projekt nowelizacji
dyrektywy gazowej zobowiązujący Nord Stream 2 do, mający zobowiązywać Nord Stream 2 do stosowania przepisów trzeciego pakietu energetycznego i wielu traktuje to jako taką rzeczywiście ostatnią szansę, że tutaj no, przeciwnicy tego, tego gazociągu, w tym Polska, że to można zablokować właśnie dzięki tej dyrektywie. To ma szansę realizacji? Czy tak samo, jak mówiłem w przypadku prawodawstwa w Danii, o tyle zmiana dyrektywy gazowej może także opóźnić realizację tego projektu. W tym momencie trwają konsultacje tej nowelizacji dyrektywy gazowej w Parlamencie Europejskim. W marcu ma być poznany raport na ten temat, który ma trafić na pod głosowanie Parlamentu Europejskiego. Kluczową kwestią związaną właśnie z tą nowelizacją jest uściślenie definicji interkonektora, tak aby nie było wątpliwości prawnych, na które powołują się oczywiście Rosjanie, że gazociągi podmorskie nie podlegają przepisom trzeciego pakietu energetycznego. To tak na koniec, panie Piotrze, pisze pan dzisiaj na biznesalert.pl, że 25-lecie obchodzi właśnie Gazprom i wobec tego, co powiedzieliśmy, mogłoby się wydawać, że tutaj Rosja rozdaje karty i że będzie także rozdawać karty przyszłości. Tymczasem puentuje pan ten artykuł, że wydaje się, że nadchodzi kres dominacji rosyjskiej. Dlaczego więc? Gazprom jest wirtuozem gry w warunkach, kiedy on to sam wydyktuje warunki. 25 lat to też 25 lat zmian na europejskim rynku gazu. Projekty dywersyfikacyjne, możliwość pozyskiwania źródeł, alternatywnych źródeł gazu, konkurencja, a w takich warunkach Gazpromowi dosyć ciężko się odnaleźć. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu. Gościem był pan Piotr Stępiński, biznesalert.pl. Adrian Bąk, do usłyszenia. Reklama. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 90 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 90 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. Zaczął się już Wielki Post, więc dzisiaj w Kwadraturze Kultury będzie też post. O tym, czy potrafimy się dzielić, o sztuce wykorzystywania tego, co dla jednych jest zbędnym nadmiarem, a innym pozwala przetrwać. O tym będziemy rozmawiać dziś o godzinie 22.15. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem, gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. Wszystko dziadostwo. Czas na informacje dnia. Jest brąz dla drużyny polskich skoczków. Kibice nie kryją radości. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Coś wspaniałego. Strona rządowa o ostatnich wydarzeniach między Polską a Izraelem. Wszyscy podkreślają, że potrzebny jest dialog. Ruszyły zapisy na 6. bieg pamięci żołnierzy wyklętych. Poprzez sport przekazujemy wiedzę o historii, o naszych bohaterach. Maja Borkowska, zapraszam.
Mamy brązowy medal w drużynie na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Polscy skoczkowie zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym. To pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji. Mistrzami olimpijskimi zostali Norwegowie, a srebrny medal zdobyli Niemcy. Third place, Poland! Polskim zawodnikom zabrakło zaledwie 3,3 punktu, by zdobyć srebro. Dlatego Kamil Stoch, choć cieszył się z medalu, to był też lekko rozczarowany. Trochę mi żal, bo no srebro było po prostu w zasięgu. Zrobiliśmy wszystko, każdy z nas dał z siebie po prostu tyle, ile potrafił. Zasłużyliśmy na ten medal. To jest dzisiaj historyczny dla nas moment i też pokazuje potencjał po prostu tego zespołu. Również Dawid Kubacki mówił, że nie spełniły się nadzieje na srebro. Gdzieś tam myślę po cichu liczyliśmy na to, że to srebro jest w naszym zasięgu. Ono było w naszym zasięgu, bo walczyliśmy do samego końca, ale w głębi serca my się wszyscy bardzo cieszymy, bo jednak to jest medal olimpijski, to jest coś, na co pracujemy całe życie. Z kolei Maciej Kot podkreślał, że walka o medale była niezwykle twarda. Do końca walczyliśmy. No jednak Norwegowie w drugiej serii troszkę odskoczyli, ale z Niemcami było cały czas blisko i walka trwała do ostatniego skoku. Polscy skoczkowie po raz pierwszy w historii występów na Igrzyskach Olimpijskich wywalczyli medal w konkursie drużynowym. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Skoczkom pogratulował prezydent Andrzej Duda. Piękny dzień Polaków na olimpijskiej skoczni. Brawo ekipa, dziękujemy i gratulujemy, napisał na Twitterze Andrzej Duda. Potrzebny jest dialog między Polską a Izraelem, tak strona rządowa komentuje wczorajszą rozmowę między premierami obu krajów, Mateuszem Morawieckim i Benjaminem Netanyahu. Oświadczenie w sprawie sobotnich słów polskiego premiera wydał również izraelski Instytut Yad Vashem. Redaktor naczelny studiów, Dawid Silberkland, zarzucił premierowi Morawieckiemu, że postawił w jednym rzędzie ofiary, które popełniły zbrodnie,